Siemanko YouTube, witam wszystkich. Kolejna odpowiedź na kolejne pytanie. Dzisiaj pytanie od kobiety. Jedno z pierwszych pytań od kobiety, na jakie odpowiadam, jeśli nie pierwsze. Więc pytanie jest następujące. Od dłuższego czasu walczę z oponką na brzuchu, nie mogę się jej pozbyć, odchudzanie po prostu nie działa. Jest to częste u kobiet, szczególnie dlatego, że kobiety boją się bardzo często treningu siłowego, boją się zbudować mięśnie. Natomiast prawda jest taka, że w momencie, kiedy macie jakiś tam wzrost i jakąś tam wagę ciała, powinnyście sprawdzić swoje BMI. BMI jest to wskaźnik, który dla osób ćwiczących wiele lat nie ma absolutnie żadnego pokrycia z realną sylwetką. Natomiast w momencie, kiedy wy, mając powiedzmy 25% tkanki tłuszczowej kobiety, tak, czyli wcale nie tak dużo jak na kobietę, macie BMI poniżej 22, poniżej 23 i nie możecie pozbyć się tłuszczu, to dla mnie rozwiązanie waszego problemu jest bardzo proste. Musicie całkowicie zmienić trening i dietę. Po pierwsze, nie próbujcie się odchudzać. I tak prawie macie niedowagę, w związku z powyższym powinnyście prowadzić dietę, która pozwoli na utrzymanie waszej masy ciała bez zmian i prowadzić trening, który pozwoli na poprawę waszych osiągów treningowych w ćwiczeniach takich jak przysiad, wyciskanie, wiosłowanie, wyciskanie nad głowę, martwy ciąg, wykroki, wejścia na podwyższenie, wejścia na wysoki step, który spowoduje, że wasza noga będzie zgięta tak mocno, że kolana będzie powyżej biodra. Są to ćwiczenia, które najlepiej modelują kobiece ciało i są to ćwiczenia, które zbudują najwięcej masy mięśniowej. A odpowiedzią na wasze pytanie, tak? Rozwiązaniem waszego problemu jest właśnie masa mięśniowa, dlatego że to masa mięśniowa spala kalorie, tak więc najlepszym sposobem, żeby schudnąć, jest zbudować masę mięśniową i jest to też najlepszy sposób, żeby znowu nie przytyć, bo potrzeba więcej kalorii tej masie mięśniowej do funkcjonowania niż w momencie, kiedy nie macie na sobie tej masy mięśniowej. Dodatkowo, zwróćcie uwagę na tą laskę, ile ona ma na sobie mięśni, tak, w porównaniu na przykład do was. Porównajcie ją sobie po prostu z waszym ciałem i odpowiedzcie sobie na pytanie, co różni ją od was. I jeśli macie BMI poniżej 23, założę się, że jest to masa mięśniowa i brak tej masy mięśniowej jest głównym powodem, dla którego nie możecie pozbyć się oponki na brzuchu, bo nawet mając odrobinę tłuszczu za dużo, ale mając więcej masy mięśniowej, będziecie wyglądać lepiej z tą samą tkanką tłuszczową, z tą samą ilością tkanki tłuszczowej niż teraz. Więc mam nadzieję, że to wszystko rozwiało waszą wątpliwość na temat tego, czemu wasze odchudzanie nie działa. Po pierwsze, nie działa dlatego, że nie powinnyście się odchudzać, tylko powinnyście zbudować trochę masy mięśniowej, która nada waszemu ciału kształt. Bez tego możecie zapomnieć o zgrabnej sylwetce. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.